Cześć wszystkim, ja jestem Ciaro Usago, witam na moim kanale. Na tym kanale mówię o różnych sytuacjach ze świata fryzjerstwa, ale nie tylko. Myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, bo ja o tych sytuacjach mówię w taki sposób, że możecie sobie przełożyć te rzeczy na swoje życie prywatne czy zawodowe. Więc myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie właśnie. I nie zabraknie też oczywiście vlogów, podróży i różnych innych filmów. Raz na jakiś czas pojawią się filmy, które nie mają w ogóle zupełnie nic wspólnego z fryzjerstwem, ponieważ chcę też rozwijać ten kanał. Ale tak, bazą tego kanału jest fryzjerstwo, a dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o czymś, co jest związane z fryzjerstwem i będą to sekrety fryzjerów, także zapraszam. Jeśli jesteś nowy albo nowa i film Ci się spodoba, to oczywiście zostaw kciuka w górę, nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału i kliknij obok subskrypcji dzwonek, żeby być na bieżąco, a ja Cię zapraszam do dzisiejszego odcinka. Myślę, że każdy z Was zgodzi się ze mną z tym, że każdy ma jakiś sekret albo sekrety, albo milion sekretów, albo całe jego życie jest sekretem. I uwierzcie mi, że każda działalność, firma, sytuacja ma swoje sekrety. Tak, każdy, wszystko ma swoje sekrety albo jakieś tajemnice. I ogólnie nie ma w tym nic złego, jeśli kogoś nie krzywdzimy. Bo na pewno byliście wiele razy w takiej sytuacji, no że trzeba było coś zataić. Nie tyle co okłamać kogoś, ale zataić coś. Dla dobra tej osoby albo instytucji. Różnie bywa. Jeśli taka seria z sekretami Wam się spodoba, to dajcie mi znać w komentarzu, to mam naprawdę wiele do powiedzenia w tej kwestii. Szczególnie jeśli chodzi o właśnie fryzjerów. Pracuję w tej branży już ponad 11 lat i uwierzcie mi, widziałem, słyszałem, obserwowałem bardzo różne rzeczy, czasami bardzo nieciekawe, ale no nie będę się wtrącał do czyjejś pracy, tak? Jeszcze szczególnie kiedyś, bo pamiętajcie, że te historie, które ja Wam opowiadam, one są z 11 lat przedstawiane. To nie jest tak, że ona mi się zdarzyła, nie wiem, 2 dni temu. Chociaż zdarza się, że czasami też Wam mówię o takich nowinkach, ale większość tych historii takich szczególnie creepy i psycho, jak ja to mówię, jest po prostu tych 11 lat, więc trochę się tego nazbierało, ja sobie to wszystko zapisuję i Wam opowiadam. No i dzisiaj przechodzimy właśnie do sekretów. I jednym z takich większych sekretów, który poznałem dosyć późno, bo to jest w ogóle dosyć nieoficjalna rzecz i nie każdy salon jakby bierze w tym udział, ale uwierzcie mi, że nawet salony, które są dla siebie konkurencją albo które się nawet nie lubią, albo nie wiem, no są to takie jakby siostrzane salony, czyli nawet na przykład wiecie, takie sieciowe, to uwierzcie mi, że salony, które nawet są od siebie oddalone o kilka dzielnic i w ogóle nawet w całych miastach, no to jest naprawdę skomplikowane i o tym się nie mówi, o tym nikt jakby nie mówi głośno, ale takie coś istnieje i to jest coś takiego, że istnieje czarna lista. I co jest na tej czarnej liście? Klienci. Na tej czarnej liście są klienci. Dobrze słyszycie? Na czarnej liście są klienci, których żaden salon nie chce przyjąć, albo jeden salon zrozumiał, że ta osoba jest psychiczna i chce uratować inne salony i innych biednych fryzjerów, żeby nie mieli jakichś, wiecie, problemów z takimi osobami, bo taka osoba musi iść do psychiatry, a nie do fryzjera. Tak, dobrze słyszeliście. Jest czarna lista wśród fryzjerów i salony wymieniają się informacjami, jakiej dzikiej dane nie przyjąć. I na przykład, powiem Wam szczerze, że mi też się zdarzyło moim znajomym fryzjerom czy komuś tam powiedzieć, że słuchaj, jest tam taka dzika dana, no i nie przyjmuj jej, bo oszalejesz. Zrobi Ci tylko gnoj wokół salonu, wokół Twojej firmy i nie warto. Uwierzcie mi, że pieniądze nie są warte wszystkiego. Czasami lepiej zarobić mniej, ale mieć cholerny święty spokój. Uwierzcie mi. No i jak to wygląda? No to wygląda właśnie tak, że na przykład do jakiegoś tam fryzjera X przychodzi dzika dana, jest tak popieprzona, że tego się nie da w ogóle opisać. No i wiecie, robi problem. Cokolwiek by nie zrobić na tej głowie, to jest jakiś problem. Albo wiecie, jest jakaś, nie wiem, furiatka, jakieś chore, dziwne akcje robi. No i wiecie, tak naprawdę klient u fryzjera to jest jakby, on czasami wędruje. I warto pracować z fajnymi ludźmi. No i nieoficjalnie istnieje taka właśnie czarna lista, gdzie fryzjerzy między sobą wymieniają się jakby pewnymi informacjami, żeby na przykład takiej i takiej dany nie przyjąć. I teraz zastanów się, czy zdarzyło Ci się, że nigdy albo miałeś problem, żeby umówić się do fryzjera?
że na przykład miałeś taki dzień albo tydzień, że dzwoniłeś i nigdzie nie było miejsca, że nigdzie nie było terminu, nie da się, albo już zamknięte, albo coś. Może coś w tym jest? Może jesteś jedną z tych dzikich danek? Chociaż wątpię, że wtedy byś oglądał ten, albo oglądała ten kanał. Chociaż nie, przepraszam, dzikie danki też oglądają mój kanał, bo przecież dostaję komentarze. Nigdy bym do ciebie nie przyszła, nigdy. Jak tak możesz mówić o klientach? Jak tak możesz mówić o klientach? Jak to jest nieprofesjonalne? To jest nieprofesjonalne. Właśnie ostatnio, wiecie co, pomyślałem sobie i z moją widzką, klientką, koleżanką już wymyśliliśmy pewien temat i niedługo nagram o tym film, bo to jest dosyć ciekawe. Naprawdę. No i to będzie trochę właśnie związane o tym, że mówię o klientach na kanale. No ale przecież wiecie, ja używam nazwiska, tak, używam nazwiska, numery telefonów, adresy. Przecież jak tak można? Tak, i zagłębiłem się trochę w ten temat właśnie z moją widzką, koleżanką, klientką, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli to ogląda. I wymyśliliśmy razem ciekawy temat, który nagram też dzisiaj. Nagram dzisiaj ten odcinek, tak. No. Także moi drodzy, jeżeli zdarzyło się wam, że nie możecie się umówić do fryzjera, nie ma terminu, dzisiaj już nie można, zachorowała, nie wiem, miała wypadek, umarła, cokolwiek, to zastanówcie się, czy nie jesteście jedną z dzikich danek, której nikt nie chce przyjąć. Chociaż mam nadzieję, że nie, bo raczej wierzę w to i czuję to, widzę po komentarzach widzę to, że większość osób w ogóle, wiecie co, ostatnio sobie sprawdzałem analitykę, i 96 mniej więcej procent wszystkich komentarzy i reakcji na moim kanale jest pozytywna, a tylko 4% to jakaś patologia. I w ogóle jestem w szoku, bo spodziewałem się też, zakładając ten kanał, że takiej patopsychologii będzie dużo więcej. Ale naprawdę, tylko 4% to jest, że życzą mi śmierci, że wyzywają mnie od pedałów, że nie wiem, że jestem nieprofesjonalny, że nigdy by do mnie nie przyszli i w ogóle osoby, które totalnie nie rozumieją tego, o czym ja mówię, które totalnie nie rozumieją, kiedy żartuję, a kiedy nie. Jezu. Dlatego jest to dla mnie coś niesamowitego, że jednak 96% osób to jest, to są osoby z mózgiem i to jeszcze takim mózgiem dobrej jakości. Także dzięki, że jesteście ze mną. Cieszę się. Jeśli odcinek się wam podobał, mimo że jest krótki i taki o jednym sekrecie, to dajcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, zastanówcie się, czy nie jesteście dziką daną, ale nie pozytywną, tylko negatywną. Cześć.